Zdrowia! Co myślisz, o jakim stanie będzie dzisiaj opowiastka? No wiadomo, Kalifornia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Kalifornia i San Francisco. Rewolucja komunistyczna. No, głosami w zasadzie wyborców. Głosami ludzi z San Francisco. To, co tam się dzieje, ta deterioracja, ten rozpad jest tragiczna. Jest tragiczna. To trudno po prostu oglądać. Tam ludzie, jeżeli jadą i nagrywają te rzeczy, no to po prostu od śródmieścia, po przedmieścia, po waterfront, czyli tam, gdzie jest ta zatoka. No w zasadzie całe San Francisco, no to jest, to widać narkotyki. Narkotyki są używane, narkotyki są sprzedawane. Kampingi bezdomnych, namioty są na ulicach. Wszystkie miejsca, parki publiczne, miejsca publiczne przy bibliotekach, to jest po prostu jeden wielki kamping. No tam jest ciepło, tam nie ma mrozu. Dlatego ta Kalifornia zasysa wszystkich nienormalnych z całej Ameryki. No a do tego jeszcze ci komuniści lewicowi, oni mają kogo tam upodatkowywać, czyli cały ten Hollywood i Silicon Valley, tam jest sporo pieniędzy do zabierania, jest dużo pieniędzy do rozdawania. Te domy są po prostu nieprawdopodobne, także średnia klasa ucieka stamtąd, no i między innymi ucieka dlatego, że chodniki są zasrane, także, że średnia klasa już tam nie ma jak się utrzymać, no i po prostu sprzedaje tym ludziom w tych najróżniejszych elektronicznych, internetowych kompanii, domy za 1, 2, 3 miliony. Także są milionerzy, no i są ludzie, którzy żyją na garnuszku tych milionerów, no a ten cały środek po prostu znika. No i co wszyscy mieszkańcy San Francisco powiedzieli, o, potrzeba więcej tego, trzeba więcej zasrańców, trzeba to reperować, coś jest nie tak. I wybrali prokuratora dla stanu Kalifornii, nazywa się Chesa Boudin. No i on właśnie jest tym stanowym prokuratorem. No i co by było ciekawe? No to jest ciekawe, że on jest jednym z tych prokuratorów stanowych, takich postępowych i lewicowych. W Filadelfii wybrali Larry'ego Krasnera, który też, no te wszystkie miasta to są w zasadzie socjalistyczno-liberalne. Ameryka po prostu idzie szybko w kierunku socjalizmu, takiego postępowego, samozabijającego się socjalizmu, bo te podatki, wszyscy mówią o podatkach, ale nigdy nie mówią, kiedy temu wielbłądowi pęknie ten kręgosłup. No i ten facet, 39-letni Boudin, no ma ciekawą biografię. Ta biografia jest taka, że jego rodzice byli w zasadzie członkami lewackiej organizacji Weather Underground, czyli podziemna pogoda. No i byli wsadzeni do więzienia za to, że brali udział w rabunku z morderstwem. Dwóch policjantów było zabitych, no i jeden z tych wartowników. No i oni poszli siedzieć właśnie za współudział w tym napadzie. No i on mówi w ten sposób, że no w zasadzie nikt nie może mnie oceniać za winy moich, za grzechy moich rodziców, tak? No ale pierwsze, co robił, no to między innymi go wybrali. On mówił, że trzeba w zasadzie uhonorować jego rodziców i że to wszystko pokazało całą tą niesprawiedliwość społeczną jego jako syna i jego rodziców jako ofiary. Tak? Nawet się nie zająknął na temat tych zamordowanych
policjantów i tego strażnika. A kiedy został wybrany, no to cały ten tłum, cała ta sala krzyczała: jebać policję, jebać policję. No to nie jest normalne, tak? To jest po prostu no, dzika Afryka. Ameryka zbliża się do jakichś, zamiast państwa prawa, to ten stan Kalifornii, no to po prostu zaczyna być stanem bez prawa. No i coś ciekawego w tym człowieku, no on jako syn komunistów przeprowadził się po koledżu, po uniwersytecie, no gdzie się przeprowadził? No oczywiście przeprowadził się do Wenezueli. Do Wenezueli, żeby zacząć pracować dla Hugo Chaveza. Hugo Chaveza dla komunisty i pierwsze co napisał, no to napisał piękny artykuł, że Chavez fantastycznie osiągnął to, co powinno być w komunizmie osiągnięte, czyli to, że nie ma limitów. Nie ma limitów, na jak długo może być wybrany, tak? No bo są te tak zwane term limit, czyli jak długo można być na pewnej pozycji, no w normalnym świecie, w normalnym kraju, no to wiadomo, że to ktoś powinien być 4 lata, może jeszcze drugi raz 4 lata. No a tutaj Chavez osiągnął to, że on może być dożywotnio, no czyli osiągnął to, co Hitler, czy co Stalin, czy co Castro, czy co Mao, czy ten Kim Jong-un. Oni po prostu, komuniści, nie wierzą w to, że może być ktoś inny, no i nie ma tego ograniczenia. No i on się zachłystywał nad tym, tak? Także no w zasadzie marksista powinien być zdolny do tego, żeby pilnować przestępców i jakoś redukować działalność kryminalną w San Francisco, no ale on w zasadzie powiedział, że on nie będzie. On powiedział, że przestępstwa takie jak mieszkanie w namiotach nielegalne na ulicach, czy w parkach, czy przy bibliotekach nie będzie nielegalne, że oferowanie albo proponowanie prostytucji też nie będzie ściganie, że blokowanie chodników też nie będzie ścigane, sranie na ulicach nie będzie ścigane. No i nie będzie po prostu, no nic nie będzie. Nic nie będzie robione, po prostu ludzie będą mogli to robić. No to jest dosyć ciekawe. No i poza tym, że on jeszcze atakuje policję, no to on jeszcze znajduje sobie chłopców do bicia i mówi, że cała ta bezdomność, no to jest wina tych wszystkich właścicieli domów i wszystkich ludzi, którzy chcą wynajmować te domy, czy mieszkania, czy apartamenty za jakąś taką cenę, za którą mogą wynająć. No i jest coraz gorzej z roku na rok, pomimo że miasto wydaje już od ładnych kilkunastu lat kolosalne pieniądze na pomoc właśnie dla tych wszystkich, którzy tam ściągają do tej Kalifornii. Po prostu to się nie zatrzyma, tam jest ten magnes i czym więcej oni dają pieniędzy, tym więcej przyjeżdża z całej Ameryki. San Francisco to jest tak zwany, to jest miejsce sanctuary, czyli to jest sanktuarium powiedzmy polityczne. Także jeżeli policja czy straż graniczna chce kogoś znaleźć, no to jeżeli miasto, policja miejska czy złapie kogoś i jest w więzieniu, no to oni mają zabronione oddać takiego człowieka do straży granicznej, żeby deportowali, tak? Także bardzo często te policja miejska trzyma i wypuszcza gdzieś tylnymi drzwiami bandziorów. Ktoś tam ukradnie, ktoś tam nawet zabije, wypuszczają ich w imię jakiejś takiej idiotycznego zrozumienia, no nie wiem, czy to prawa, no ale jest idiotyzm, jest po prostu idiotyzm, no i on powiedział, że on będzie ścigał
tą służbę graniczną, jeżeli ktoś będzie ze służby granicznej deportuje ludzi z San Francisco, mieszkańców San Francisco. Także że to nie jest, to jest ładne disco, to jest ładne disco, tam jak śpiewał Rosiewicz no, to jest wesoła piosenka. Jeżeli będziecie mieli szansę, to jest disco w San Francisco. Ale to jest gorzej, to jest po prostu, nie jest, jest nawet śmieszne. I w sumie wszyscy ci, co go wybrali, no nie wiadomo, dlaczego go wybrali. Nie wiadomo, dlaczego wybierają ich. Na poziomie Waszyngtonu prokuratora na poziomie Waszyngtonu to mówiła, że będzie ścigała bandytów, będzie ścigała tych sprzedawców narkotyków i użytkowników narkotyków, ale jednak ten prokurator stanowy, jeżeli on tak przymyka oko na to wszystko, no to wiadomo, w jakim to kierunku idzie. Także wyborcy w Kalifornii dają więcej siły tym lewakom, dają więcej siły z jakiegoś powodu, no jest tam dużo Meksykanów, jest dużo w Kalifornii ludzi z południowej Ameryki, ze środkowej Ameryki, no bo to klimat jest taki ciepły, tam nie ma mrozu, tam jest po prostu południe, no i przyjemnie jest, no w większości rejonów przyjemnie jest od Pacyfiku, ale jednak Hollywood i Silicon Valley, no oni tego nie dostają w dupę, no ale cała ta środkowa klasa, to jest makabra. To jest makabra, to jest po prostu nie do uwierzenia, że ludzie, no Hitlera też wybrali, tak? Hitlera wybrali, no a tutaj wybierają komunistę na prokuratora i on mówi, że będzie dobrze, bo będą srali na ulicach. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. Naciśnij dzyń dzyń. Polecaj, wysyłaj gdzie możesz. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz opinie. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.